And how do you think of yourself now? I don't. I'm just here. Wielokrotnie oskarżano go o romanse z arystokratkami. Czy książę Filip faktycznie zdradzał królową? Oto mroczna strona małżeństwa brytyjskiej monarchini. Masz szczęście, że twój rozporek nie potrafi mówić, żartował z księcia Filipa słynny muzyk jazzowy Larry Adler. Mąż królowej uchodził za przystojnego mężczyznę i cieszył się ogromnym zainteresowaniem płci przeciwnej. Nie miał więc żadnego problemu z nawiązywaniem przelotnych romansów, a z pewnością ułatwiały mu to liczne podróże zagraniczne. Choć nigdy niczego mu nie udowodniono, od plotek aż huczało w Wielkiej Brytanii. Biografowie piszą, że pierwsze zdrady książę Filip miał na koncie już krótko po ślubie z królową. Ta w odwecie za naruszanie jej reputacji wysłała go w 1956 roku w podróż za ocean. Szybko okazało się, że 4-miesięczna podróż jedynie w towarzystwie prywatnego sekretarza Mike'a Parkera wcale nie była taka samotna. Mężczyźni w pełni korzystali z wolności. Podczas podróży całe noce tańczyli, a w każdym porcie zapraszali na pokład piękne kobiety. Po powrocie Filipa do Anglii gazety szydziły, że książę odwiedza swój kraj, ale szybko okazało się, że to początek skandali z jego udziałem. Wraz z Mike'iem Parkerem książę często bywał na dekadenckich imprezach u fotografa Bayona Nahuma, podczas których gości obsługiwały kelnerki ubrane tylko w fartuszki. Podobno podczas jednego z takich szalonych przyjęć książę sam wystąpił w fartuszku w roli półnagiego kelnera. Filip ma romanse, a królowa nauczyła się to tolerować. Uwielbia on zwłaszcza piękne, młode arystokratki, pisała wprost biografka Sarah Bradford. Jedna z plotek mówi, że urokowi księcia nie oparła się kochanka jednego z ministrów, Christine Keeler. Męża królowej podejrzewano także o romans z księżną Aleksandrą z Kentu, która mając zaledwie 11 lat była druhną na jego ślubie. Pisano także o jego romansie z aktorką Merle Oberon, wokalistką Pat Kirkwood, księżną Abercorn Saszą Hamilton oraz Lady Patricią Brabourne. Wydawałoby się, że romansom księcia Filipa nie ma końca, ale nie ma także i dowodów, bowiem żaden skandal z jego udziałem realnie nie ujrzał światła dziennego. I tak małżeństwo księcia Edynburga z królową trwa nieprzerwanie od ponad 70 lat.